Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korl i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Call of Duty Modern Warfare 2. Gentlemen, the missiles vector puts it en route to the East Coast. We will lose the White House. We've rebuilt it before. We'll rebuild it again. Casualties? Possibly 30 to 50,000. Depends on the exact location of the detonation. All systems will go down. General Shepard, you warned us. We should have listened. When they speak of this moment, we will not be the ones who stood guard while America died. One man is responsible for all this. Makarov must be brought to light. Whatever you need, General, you've got a blank check. Dagger 2-1, this is Overlord. Do you copy? Over. Dagger 2-1, this is Overlord. How copy? Over. Niestety nie oszukamy przeznaczenia, a myślałem, że może tym razem przeżyję. Ale chyba nie ma opcji. Za to my. Podchodzimy do całej sprawy z nieco większą rozwagą niż ostatnio, jak przyszło nam tu biegać. No nie chcę nic mówić, panowie, ale ich tu bez końca przybywa. Come in, SAP 1. This is ISS Control. Houston's requesting a feed from your helmet cam, over. They want you to look over towards the dark side of the Earth. Should be cresting the horizon about 15 degrees east of the starboard PV arrays. Sat 1, rotate your view a little. There it is. We're getting your feed, Sat 1. Come in, Houston. Are you getting this? Copy that, ISS. Video feed from Sat 1 is clear. Sat 1, keep tracking the bogey. We're looking into it. Stand by. Houston, we're not scheduled for any satellite launches today, are we? ISS Houston, stand by. We may have a problem here. Houston, this is ISS. Przyznam, że jak już myślałem, iż ta gra mnie niczym nie zaskoczy, nagle dzieje się coś takiego. Ptaszki spadają z nieba. Our weapons still work, which means we can still kick some ass, what? Stay here. You going out there? Are you nuts? Idę z tobą, Fuley. It's over. Come on. We still have a war to fight. Skoro tak.
I takich dowódców nam trzeba. There's not even a street light for blocks. Damn it. All right. We gotta regroup with whoever's left out there. Corporal Dunn, take point. To wiele tłumaczy, dlaczego nasz celownik nie działał do tej pory. A już się bałem, że błąd gry. Texas soldier, what do you got? Colonel Marshall's assembling a task force at Whiskey Hotel. You guys need to keep heading north. So where are you going then? Tell everyone else. Get to Whiskey Hotel. Go! You heard the man. Let's go. No to w drogę, ale coś pięknego, jednocześnie coś przerażającego. My osłaniamy środek. Star. Ukrycia! Mamy go! Wiemy przynajmniej, gdzie część jest. A czy rzeczywiście ktoś za tym był? Korpo! No myślę, że te ścianki niewiele tu pomogą. W sumie taki granat w korpo to by... Myślę, że zmiótł wszystko z mapy. No, wybuch. Wbijamy. A ci dalej z tymi RPG-ami. Co tu się dzieje? Granaty na każdym kroku. Nasz. Jeszcze ktoś tu chyba jest. Albo i nie. Czysto. Ale mamy załadunek. Albo i nie. Już się ucieszyłem. Tyle RPG-ów, a my ich nie bierzemy ze sobą. O kurcze. Patrony. I tyle nas widzieli. Sam środek piekła. Tak. Najgorsze, że tu na wprost też wychodzą całkiem sprawnie. Ten już był nieżywy. O, o! Odrzuć! O, to się nazywało ryzyko. No macie. Błyskowy! Gleba! I wbijamy do nich. Nikogo tu nie ma? No, zdecydowanie room clear, tak, jeszcze podłoga umyta nawet. A jednak... Zazdroszczę, chociaż te... też kogoś widzimy. Zasięgu zdecydowanie. Przez tego przeszła seria, też niewiele zostało. Można się poczuć jak The Last of Us. Oczekiwanie na dwójkę. Quiet. I think I see something.
Nie. To zdecydowanie nie byli przyjaciele. O kurczę, ich jest zdecydowanie więcej niż zakładałem pierwotnie. Ha, szkoda, że nie dane nam było tego zobaczyć. Ale za to poczuć jak najbardziej. Wszyscy bez granatów? No właśnie. Nie po to nimi rzucamy, żeby ich teraz nie zbierać. Gwiazda biała! Czy coś? Feet dry. Tua. Cut the chatter. Ramirez, take point. Odważnie dotykają te ciała, tak nie boją się, że zaminowane, czy jakieś inne tutaj wojskowe sztuczki zastosowali. Check out the seal on this door. I thought the president's bunker was under the west wing. No, that's just for tourists. This must be the real thing. Open it up. Real or not, man, this place is history. Hope they got out in time. To nie koniec naszego małego piekła tutaj. No cóż, stay frosty. Znalazł się cwany. Stay frosty. Otóż to. Sir, what's the situation here? You're looking at the high ground, Sergeant. There's still power in the White House. That means we still have a way to talk to Central Command. If we can retake it, now get your squad moving up the left flank. Go! A skoro jest prąd w Białym Domu, jest duża szansa, że mają tam też internet, więc no ten ruch na lewą flankę, nie wiem, czy był taki mądry kolega. Tym bardziej, że jesteśmy otoczeni przez snajperów, którym żyje się całkiem nieźle. Dobra, myślę, że chyba błyskowy i musimy ruszać jakoś dalej. Jeszcze jeden, bo tu jest więcej ich. Całkiem dobra miejscówka, o ile doszli już tu nasi. To nasi? Ciężko powiedzieć. Albo Rosjanie się wycofują. Mamy świetne miejsce, żeby czekać na dalsze rozkazy. Czy możemy zniszczyć światło? Niestety możemy zniszczyć światło. Gdzie jest nasz Fulej? Bez Fuleja nie idziemy. Ale myślę, że wraz z brakiem światła są nieco oślepieni, więc że powinniśmy jednak ruszyć. Kapitanie, wow! Ale nasz pięknie tam wybuchnie. Nie mamy już błyskowych. Musimy wbijać z tym, co... O! Wróg! Musimy wbijać z tym, co mamy. Kapitanie, ogłaszam takie połowiczne przejęcie tej... O, jakaś pompa za nami. Przeciwnik. Dobrze.
Ogłaszam przejęcie pozycji takie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Skoro Fulej tu jest. Fulej? To był wróg. No, pięknie nas tu blokują w drzwiach. Na pewno klucz schowali. Odważnie. O! Uratowaliśmy cię, Fulej! I uratujemy jeszcze nie raz. Jak w Rainbow Six się poczuli, dziury w ścianach. Jakieś wejście taktyczne. Przydałyby nam się granaty błyskowe. O! O! Jak? Żadna! Spoko. Najgorzej, że jak jesteśmy pod ostrzałem, to strasznie niecelna staje się ta broń. Tak było widać. Musimy tu przeczekać chwilę. Rozbiegać, rozchodzić. To tylko kwiaty czerwone. Wróg? Tak. Znaczy, że tak by oni chodzili w naszych strojach. Jeszcze pół biedy, jakby cały czas na czerwono biegali. Ale nie! Ktoś jeszcze tu biegał. Ramirez, nie ma żadnych błyskowych? Dobra, macie... Co tam schodzi do nas? O, najgorzej. Ile tych granatów? Najgorzej przyszli tu. Jesteśmy w potrzasku. I jesteśmy w dużym potrzasku. No, nie widzę. To są nasi wszystko. Myślę, że ktoś nas zaszedł od tyłu. Przyznam, że jeżeli chcieli pokazać w tej grze piekło wojny i całe to takie zagubienie, gdzie jest wróg, a gdzie nasz? To zdecydowanie im to wyszło. Każdy krok. Nie dość, że jest przesiąknięty strachem. Jeszcze tak prosto. Ogień w stronę przyjaciela. Ile mamy amunicji? Trochę jeszcze tego zostało. O, o! Zdecydowanie te korpo miało za grube ścianki. On jeszcze tu żyje. Albo już nie. Nie każdy wróg zachowuje się jak wróg z tego co widać. Niektórzy też mają jakieś moralne dylematy chyba. O! Jakie 90 sekund? Dobrze, skoro get move out. Świetnie. Fulej, 90 sekund, wstawaj ty. Tym bardziej, że ten jeszcze tu leży. No myślę, że trzeba oczyścić na wszelki wypadek. Szybko wybuch, a nie, jednak późno. Taki Matrix trochę z tą posadzką. Serio, nie możemy tego zabrać ze sobą? Oho.
Nie, tu jest nasz. Dobra, poszło i dalej. Nie wchodź tam! Świetnie. Co on zrobił właśnie? Lecimy? Lecimy! Countersign detected at Whiskey Hotel. Aboard, aboard. We got a countersign. Abort mission. Aborting weapons release. Rolling out. So, when we going to Moscow? Not soon enough, man. But I know we're gonna burn it down when we get there. Oh, when the time's right, Corporal. When the time's right. It's been a tough week, gentlemen. We've lost more than we ever dreamed. But we will recover. I've got a blank check, and we're going to use every cent of it killing Makarov. Despite what the world may say, we are not savages. We don't kill civilians. We use precision. There's an evil man hiding in these shadows, and we're going to bring him into the light. Once his face is revealed, we will write history, gentlemen. These are the last safe havens left on Earth for Makarov and his men. Sounds like we got to be in two places at once. Impossible? Not for the 141. 50-50 chance to take out Makarov, eh? Captain Price, request permission to take the safe house with Roach. Granted. Soap and I will take the boneyard in Afghanistan. Very well. We will cut off all avenues of escape. This ends now. Strange. Could have sworn we ended this war yesterday. Snipers in position. Strike team, go. Engage Makarov on sight. Roger that. Solid copy. Let's go. Let's go. Zlikwiduj Wladimira. I pomyśleć, że mieliśmy go już na wyciągnięcie ręki. Gdyby nie to, że nas wyrolował. Ładnie tu. Trzeba przyznać, że się urządził. Nie ma chyba wielkiego wyboru, jak rzucać i ruszać w drogę. O! No to my tam coś w tego smoka rzucimy. O-o! Nie weszło nam się tu najlepiej. Czyżby cała seria min za nami poszła? No to jesteśmy na ich drodze. I co? Wow! Ludzie! Złoci! Nie widzicie, że... Ludzie, złoci! Nie widzieliście, kto tam stał? Dawaj, dawaj! Chyba rzeczywiście jeszcze pilnują Makarowa. Mhm. Ja myślę, że możemy wysadzić te samochody również. Chyba, że to miał być nasz plan ucieczki. Ostatni granat. O! Ozon! Sorry, Dragon Stadium, tej te sprawy tak znamy. Oj, ciężarówka poszła, zgodnie z planem. Tylko Ozon, wstawaj. Do środka oczyść kryjówkę. Fajnie było podnieść jakiś granat.
No jeszcze jakiś. Jeszcze jakiś jeden? Dobra, dziękuję. Brzmi wystarczająco dobrze. Najbliższe wejście. Nie wiem, czy to mądre. No lepiej nie będzie. No zakładników to raczej nie mają. Kto jeszcze? Ghost? Ghost, uważaj! Zniszcz mu komputery. O, u nas papiery. Kuchnia właśnie jest wyczyszczona. Wbijamy. O, tak. To nic nie ma. Musi być jakieś wejście. Ozon. O kurczę. Słyszałem. Podoba mi się to wejście szturmem. O kurczę. Jeszcze jeden. Albo nie. Albo ta. Top floor clear. Roger that. Top floor clear. Roach, go with Scarecrow and check the basement for enemy activity. Breach and clear. Go. I'm on it. Jak rozumiem, zejście do piwnicy z zupełnie innej strony. Kapitan. Gotowi? Dzięki za oczyszczenie nam przejścia. Raz, dwa. Jau. Leżą. Jeden, drugi. Ale to dalej nie Makaranow. Makarenow. To sobie weźmiemy. To również. No to czuję, że czeka nas nieco grubsza akcja. To był tylko obraz. O tym Makaranow. Chyba, że się za obrazem ukrył. Scarecrow, photographs. Roger that. Shepard, this is Ghost. No sign of Makarov. I repeat, no sign of Makarov. Captain Price, any luck in Afghanistan? Plenty. At least 50 hired guns here, but no sign of Makarov. Perhaps our intel was off. Well, the quality of the intel is about to change. This safe house is a bloody gold mine. Copy that. Ghost, have your team collect everything you can for an operations playbook. Names, contacts, places, everything. We're already on it, sir. Makarov will have nowhere to run. That's the idea. I'm bringing up an extraction force ETA 5 minutes. Get that intel. Shepard out. Roach, get on Makarov's computer and start the transfer. Ozone, you're on rear security. I've got the front. Go. On my way. Task force, this is Price. More of Makarov's men just arrived at the boneyard. Soap, cover me. I'm gonna slot that guy over there and use his radio to tap into their comms. We're going silent for a few minutes. Good luck up there in Russia. Price out. Roach, there's an armory in the basement. Better stock up while you can. Makarov's men are going to do whatever it takes to keep us from leaving with his intel. We need to protect the DSM until the transfer's done. Use the weapons caches and set up your claymores if you've got any left. Defensive positions, let's go. Ready to engage. I have eyes on additional hostile forces moving in your position. They're approaching through the solar panels east of the house. I'm in position. They're moving in through the solar panels east of the house.
Roger. I'll try to cut them off as they come through the trees. Use your claymores if you have them. Plant them around the trail east of the house. RPG team moving in from the east. Roger that. RPG team moving in from the east. Enemy fast attack choppers coming in from the northwest. Roger that. Enemy helos approaching from the northwest. We gotta cover the front lawn. I'm moving to the main windows. I need someone to mine and cover the driveway approach. Roach, use your claymores on the driveway and pull back to the house. That's it, kill. No nie obraziłbym się, jakby szybszy internet ogarnęli. Co prawda, no te miny to tak trochę po macoszemu stawiamy, ale nie wiedziałem, że nie mamy czasu aż tak bardzo. To są kolejne miny. Gdzie jeszcze? Mniemanie, o! Chyba tyle, jeżeli chodzi o temat min. Jeszcze możemy spróbować coś... Tu? Nie! Bić! Żyjemy! Znaczy tak połowicznie, bo nie wiem co się dzieje. Dobra, czas na zmianę broni. Nie po to braliśmy kosiarkę. Zostawcie nasz router. O, o. Mhm. They must be by the boathouse. Cover the west approach. We got 244. Oh. Use them to cut down as they come out of the tree line. Kto tu jest zły? Zakładam, że każdy. No co z tym internetem? Nie, 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 nie. Tak, miną go zabi. Czymkolwiek. Najgorsze. Jak on się tu dostał? Jak oni się tu dostali? Może od dołu? Makarow miał sposoby, niestety, się tu... Już nas tu nie zaskoczą. Gdzie jest cała nasza reszta? Dobra, stoimy tu razem. Może lepiej by było ze schodów? Chociaż gorzej, jak oni wejdą do góry. Ach, ten net. Tu za ten stęp było całkiem przyjemnie. Odejdź! Odejdź! Urwiesz ten od internetu! Panowie, to był tylko głupi żart, ten test 5G, moc 500%. To jest zwykły router! Zwykły router! No nie wierzę. Jakie uparte bestie. Concentration of hostiles moving in from the southeast. They just breached the perimeter. I'll try to thin them out before they get too close. Recommend you switch to scope weapons. Over. Roger that. Everyone cover the field to the southeast. Move! I got eyes on. Here they come. They're in the field to the southeast. No to chyba stały kierunek ich. Niestety nie mamy żadnych innych zabawek. Ustawiłbym miny na wejściu. Teraz już bym wiedział czego szukać. Z nimi trochę jak z zombiakami w tym miejscu. No ile jeszcze? 35 sekund. Mniemanie. Boję się, że na koniec... No 20... Z taką prędkością. Jak żyć? Jak żyć? Symulator internetu. Dobra, 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 dobra. No żadne granaty! Ostatnie sekundy, 5 sekund. Gorzej jak będziemy musieli jeszcze stąd wyjść. Dobra. Tak się bałem. Zrobili to specjalnie. Broń nas! Dotrzyj do punktu! Biegniesz z nami? Prowadź!
Krowa ciął za... No tak. To może jednak nie zaufajmy mu tak w pełni. Przeładujmy i możemy lecieć. Czy przez to okno dałoby radę wyjść? O tak. Wszyscy tam walczą. Możemy spróbować naszą inną drogę do szczęścia. Do raju. Ale nie chciałbym tak z RPG dostać. Może w ogóle punkt zbiórki? Z której strony? No nie mów, że taka siatka będzie dla ciebie problemem. Nie wierzę, tu nie ma przejścia. My chyba musimy od frontu ich obejść. Zmiana broni. Mamy swoją drogą tu granatnik. O kurczę, dobra, to nie był dobry plan. Jakie RPG? RPG! Niech myślą, że też mamy. Dobra. Brzmi jak coś, co wygląda na czyste przejście. Oby. Nie widziałem. A, ten szlaban nie był po naszej stronie. To nasz? Oby to nasz śmigłowiec i oby za naszymi plecami nic złego się nie działo. No biegnij! Nie wiem, czy to staminy nam brakuje w tej grze. Ktoś tu jest! O nie! Wiecie co? Zróbmy może projekt Rambo. Błyskowy raz. Macie błyskowy dwa. Błyskowy trzy. Jesteśmy na lądowisku. Ominąć ich wszystkich. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.